Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym druidzie, tak jak mówiłem, z tego druida również sobie coś nagramy, dlatego że lochy były już no jakiś czas temu, sprawdziłem sobie jakie mamy szanse na lochy, zrobiłem wyjątek, mówiłem, że na tak wysokim levelu raczej nie sprawdzam, tylko po prostu klikam po trochu każdy loch, no ale teraz zrobiłem sobie wyjątek, dlatego że tutaj mamy tego Marwa i okazało się na przykład, że na tego Marwa w masce wojownika mamy szanse jakieś już na pokonanie, więc dzisiaj go sobie poklikamy i też w strefie mroku mam naprawdę dużo szans tutaj na niektóre lochy, także po prostu będziemy sobie je klikać i sobie sprawdzimy jak to wygląda. Na wstępie pamiętajcie standardowo o zostawieniu kciuka w górę, pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji z dzwoneczkiem, kto jeszcze tego nie robi, kciuk w górę, teraz zjeżdżacie w dół, zostawiacie, coś te moje namowy was bardzo nie motywują, ale mniejsza z tym. No i oczywiście Twitch i Discord, linki w przypiętym komentarzu i w opisie. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, chciałbym zaprosić was na stronę eneba.com, która w swojej ofercie ma ponad 10 tysięcy produktów cyfrowych. Są to oczywiście przede wszystkim gierki na różne platformy, są również karty podarunkowe do ładowania i wiele, wiele więcej. Eneba ma to do siebie, że ceny tych gier są naprawdę bardzo fajne, bardzo atrakcyjne w porównaniu do innych stron tego typu, w porównaniu do innych miejsc, gdzie możemy właśnie tego typu gierki kupić. No i jeszcze oprócz tego wyróżnia się tym, że live chat, czyli tak zwany support, jest dostępny 24/7, czyli po prostu non-stop. Jeżeli zakupimy klucz do jakiejś gry i mamy z nim jakiś problem, coś nie działa, coś nam nie przyszło, to oczywiście możemy od razu do nich napisać i oni postarają się jak najszybciej ten problem rozwiązać. Mogę wam tu zaprezentować, jak zakupić coś na tej stronie, bo mam swój kodzik rabatowy, o którym wam zaraz powiem. Wejdziemy sobie na przykład tutaj w karty podarunkowe, mamy wszystko pokazane, weźmiemy pierwszą lepszą dla sprawdzenia, klikamy kup teraz, no jak widzicie karta PlayStation Network za stówkę. O wartości 100 zł możemy kupić za 87,18. Klikamy kup teraz. No i jak widzicie są tutaj dostępne wiele, wiele metod płatności. No i czy mamy kod rabatowy, się nas pytają. I oczywiście kodzik rabatowy jest to Neutral, który daje nam 3% zniżki. Więc jeżeli coś będziecie chcieli kupować na tej stronie w przyszłości, to tego kodziku możecie użyć. Klikamy zastosuj. No i jak widzicie 3% rabatu mamy, 2,62 nam obniżyło, także całkiem przyjemnie. Oprócz tego zapraszam do linku w opisie, bo tam jest między innymi link, dzięki któremu jeżeli się zarejestrujecie właśnie z tego linku, to dostaniecie 1 euro na start, więc no wydaje mi się, że fajny 1 euro dostać sobie za nic i jeszcze do oprócz tego, jeżeli chcecie jakąś gierkę kupić, to 3% rabatu, jakaś tam fajna sumka dzięki temu się uzbiera. I tak naprawdę co, zanim przejdziemy do lochów, to myślę, że możemy sobie zakręcić kółkiem, porobić tutaj takie rzeczy, można powiedzieć codzienne, zanim wbijemy w ogóle jakikolwiek level. Tu już nam niedużo brakuje do 409, więc z nim raczej nie będzie problemów, żeby go tutaj właśnie wbić, ale gdzieś 410 to już może być jakiś problem. Zobaczymy jak to pójdzie, mam tu jakieś itemki po 2,5 miliona, które mogę sprzedać. O, tu nawet chcę do wiedźmy, to możemy od razu oddać. Muszę coś wrzucić do kibla, to może od razu to zrobimy, żeby też mi się miejsce zwolniło. No bo myślałem też dzisiaj o klikaniu tornada, no ale niestety jak widzicie mam tutaj ekwipunek cały zapchany epikami do kibelka, więc no z tym tornadem jakoś tam bardzo nie poszalejemy, ale może coś porobimy, zobaczymy jak to wyjdzie. Tutaj sobie zmienimy wygląd cyk, zrobimy sobie tak, to posprzedajemy jak nie będziemy mieć już miejsca. Co więcej tu mogę porobić? Na pewno odebrać wehikuł, to już mamy zrobione, zrobimy sobie jeszcze arenkę, żeby tego expa odebrać, ile tam możemy wycisnąć. No i będziemy lecieć do lochów. Tak jak mówię, w masce wojownika jesteśmy w stanie już tego Marwa zrobić. Widziałem, że... którego mamy? 9, dobra, to już ostatni. Widziałem, że już kilka druidów pokonało, właśnie pobiło bardziej rekord, pokonując tego Marwa i już zdziwiłem się w sumie, bo myślałem, co oni mają za kosmiczne statystyki, że są w stanie już tego Marwa ubić, a tu się okazało, że w masce wojownika to i nawet my jesteśmy w stanie to zrobić, ale okej, zaczynamy, wchodzimy do tego Marwa, no i pierwsze co... No to próbujemy. Miałem na niego chyba 0,40% szans, coś takiego właśnie w tej masce wojownika. No i zobaczymy, czy to się faktycznie uda. Możemy tutaj go klikać długo, no bo jeżeli jego pokonamy, to zostanie nam tylko Zeus. Na Zeusa w tym momencie mamy 0% chyba, z tego co, bo tak dokładnie nie patrzyłem, ale z tego co widziałem, to jeżeli chodzi o strefę świata, to mamy tylko na tego Marwa. Na Zeusa niestety nie mam wcale, zobaczcie, tam było 88 tysięcy HP mu zostało, także można powiedzieć, że to była ta idealna próba, tylko tam zabrakło tych 80 tysięcy obrażeń. No ale to oznacza, że faktycznie jest jakiś tam na niego, jest jakaś tam szansa na niego i faktycznie możemy go pokonać. Dajcie znać w ogóle co tam u was. Po wczorajszym odcinku z tego 24 serwera polskiego widziałem, że osoby, które wrzuciłem na miniaturkę, czyli TDIK i tam No Name Playera, obydwie się wypowiedziały w komentarzach, napisały jak to wygląda z ich perspektywy i tak dalej, więc w sumie spoko, nie spodziewałem się, że ktoś tam to śledzi, a tu jednak, znaczy TDIK się spodziewałem, ale na przykład No Name Playera się nie spodziewałem, także git, bardzo spoko, a wy możecie napisać w komentarzu jak tam u was, jak tam wam idzie, jeżeli chodzi o wasze postacie, jak tutaj rozwój i tak dalej. No tu jeżeli chodzi o
naszego druida, to w tym momencie jesteśmy na pozycji drugiej. Tutaj z Sonem się tak zamieniamy jedynką, dwójką. To bardziej zależy od tego, z kim my przegramy na arenie i stracimy cześć. Tak jak na przykład ja teraz z Saskiem jedną walkę przegrałem, ale też wydaje mi się, że po prostu kto szybciej zrobi jawkę i tak dalej. No tutaj z Sonem to się tymi pozycjami zamieniamy. Możemy w sumie zrobić jakiś atak taki dla testu. No ja tutaj, Son jeszcze idzie na expa, z tego co wiem, on chyba do 420 levela idzie w expa. My już tu idziemy od 400 w golda. No i różnie to wygląda, ale tu widzę, że chyba niestety przegramy. No właśnie, no tutaj statystyk mamy więcej, ale i tak, no mówię, z tymi magami ten druid jakoś tak dziwnie. Powinien w teorii być lepszy od wojownika, no bo posługuje się tu inteligencją, więc wiadomo, że te obrażenia redukuje, ale mimo wszystko tak dziwnie. No ale dobra, mniejsza z tym, w sumie my bijemy inteligencją, więc również... inteligencją, jakoś tak dziwnie powiedziałem, więc również tutaj mag redukuje nasze obrażenia, więc możemy po prostu bić za mało, żeby zdążyć tego maga zabić, zanim on nas zabije. No będziemy to testować, nie? Będziemy sprawdzać, jak to tam wyjdzie tak naprawdę. W ogóle jakie są, ma tu gemy, to też jestem ciekaw. No gemy ma bardzo podobne do nas, generalnie tą postać ma podobną strasznie do nas, tylko tutaj 1000 podstawy ma mniej aniżeli my, no ale dziwnie, dziwnie. Dobra, mniejsza z tym, lecimy do tego Marwa. No kurde, nastawiłem się, żeby go pokonać, a tutaj już wydaliśmy, nie wiem ile, ze 150 grzybów, czy coś koło tego. I niestety nie było szansy, jedyna próba to 80 tysięcy. No ale skoro kalkulator pokazał, że są jakieś szanse, no to na pewno są. Tylko, że no tutaj wydaje mi się, że musimy ustać po prostu dwa ciosy na pewno. No i musimy walnąć jakieś kryty z górnej półki. I wtedy na pewno się uda, nie? No rozrzut naszej broni jest strasznie duży, więc ten zakres ciosu powiedzmy, że jest również ogromny. No ale tam widzieliście, że to 80 tysięcy było, więc faktycznie szansa na to jest. No ale dobra, no klikamy. Dopóki go tu nie pokonam, to nie pójdziemy do strefy mroku. Tak planuję zrobić, tak to sobie tam ogarniemy. No i po prostu tak to będzie wyglądać. Więc tak jak mówię, możecie napisać, jak tam u was, jeżeli chodzi o wasze postacie. To już się w sumie powtarzam, ale pamiętajcie o tym, chętnie sobie poczytam. I tak to wygląda. Co u mnie jakoś leci powolutku. W sumie to teraz już czekam. Jeżeli mówimy o Shakesie, to czekam tak po trochu na to W50, już taki jestem, można powiedzieć, nastawiony na ten serwer, więc no powolutku sobie czekam. Dzisiaj mamy czwartek, więc w piątek minie, jutro minie tydzień od tamtego serwera, no i zobaczymy, jak to wyjdzie, czy faktycznie na urodziny, czy też nie. Też będą na urodziny w ogóle... będą na pewno jakieś eventy, jeżeli chodzi o Shakesa. W ten weekend w ogóle też możecie nie wiedzieć, wczoraj poszło info, będzie weekend expa i klepsydry, to już było wiadomo tydzień temu. Natomiast za tydzień będzie, kto jeszcze nie wie o tym, będzie epicki weekend, będzie weekend kowala, czyli do 15 rozmontowań i będzie jeszcze i będzie jeszcze to takie, ten event, który nam daje epiki zawki, że jak zrobimy jeden pasek, to dostajemy jeden epik gwarantowany, jak zrobimy trzy paski, to dostajemy dwa epiki, czyli łącznie można dla graczy free to play 3 epiki zdobyć w weekend, a dla graczy grzybiących może być to 6 epików, także to też jest spoko event, wydaje mi się. No ale okej, tak to po prostu wygląda. Dobra, wiecie co? Jeszcze te 10 grzybów tu na niego zużyjemy i myślę, że polecimy sobie, może level dobijemy, może coś, no i na pewno tu jeszcze do niego wrócimy, bo tak no dziwnie, nie? Myślałem, że go szybciej pokonamy, no ale tutaj mam nadzieję, że dobrze spojrzałem, że tam dobre te szanse mamy, ale dobra, na pewno do niego tu jeszcze wrócimy. Może wiecie co? Zaczniemy sobie od tornada tak nietypowo, dlatego, że to tornado powinno szybko nam padać i to tornado w miarę szybko nam wbije również level kolejny. No i jak ten level wbijemy, to już będziemy mogli iść na kolejne tam, na kolejne przeciwników, do kolejnych lochów. Póki co nam nic nie dropi, jeżeli chodzi o itemki, to na plus, bo jak wiemy, no tych itemków wolałbym nie sprzedać po normalnej cenie. No tu widzicie, za 10 baniek to możemy w sumie już posprzedawać, niech to będzie tak, to sobie zrobimy tu. No i dobra, 409 level wbity. No i co, lecimy do Hemoridoru, zobaczymy, czy ten Hemoridor jesteśmy w stanie zrobić. Smolder, 170 widzę, że milionów mu póki co zostawiamy, 130, także no te próby tak w okolicach połowy mniej więcej się tutaj plasują. On ma ogólnie 260 milionów HP i widzę, że jest z magiem, także no z tym magiem może wcale nie być tak łatwo, jeżeli o to chodzi, no ale popróbujemy, nie? Mówię, jakieś tam procenty są, wiadomo, że no tutaj ciężko jest, jeżeli chodzi o strefę mroku, wyliczyć faktyczne procenty. No bo tu bardzo dużo zmiennych się na to składa, nie? Może być tak, że na te 20 tysięcy prób, bo tam chyba w symulatorze jest 20 tysięcy prób, może być tak, że na przykład, nie wiem,
na około tam 50 tych próbach załóżmy, czy tam 100 Kunegunde jakieś tam kosmiczne uniki porobiła, kosmiczną ilość i tak dalej, i dlatego pokonaliśmy to i dlatego nam tam wyszło te 0,50% czy coś takiego, także no zmiennych jest naprawdę bardzo dużo, no i ciężko tutaj cokolwiek wywróżyć, no ale no zobaczymy, nie? No na tym na pewno druidzie byśmy tutaj pokonali tornado, na pewno byśmy pokonali bardzo dużo tych tornad, ale tutaj problemem jest miejsce, miejsce jest cały czas problemem i myślę, że może zrobimy coś takiego, że nie będziemy na następnym weekendzie epickim, czyli za tydzień, kupować epików. Tutaj się już wypstrykamy z tych, co mamy. Później sobie porobimy odcinek, właśnie nagramy z tornada, gdzie zapełnimy ekwipunek tymi itemkami i później to już będą jakieś okolice urodzin. To już na pewno wystartuje loch legendarny, więc wtedy epików już nam nie będzie brakować. Co za tym idzie, będziemy sobie mogli codziennie coś tam wrzucać do kibelka i rozmontowywać. Dobra, powiedzmy jeszcze 30 grzybów na niego. Jak się nie uda, to lecimy dalej. No to jest mag, więc tutaj no unikami nie oszukamy go. Szkoda, bo myślałem, że pokonamy, ale zobaczcie, no my mamy dopiero tak naprawdę 409 level, już tu jesteśmy prawie w połowie Hemoridoru, także no i tak te lochy mamy dość mocno, można powiedzieć, że przepchane. Dobra, lecimy dalej. Karuzele z idolami, tu jest Alvaro. Alvaro to jest mag i chyba jego też jeszcze nie zrobimy. Tak jak mówię, no z tymi magami to my akurat szans za bardzo nie mamy, także chyba nie ma co klikać. No zobaczcie, tu przeważnie do połowy schodzimy, tu podejrzewam, że nawet jak wszyscy krytyka walną, to i tak nie jest to wcale tak kolorowe. Zobaczmy, czy wszyscy mają wszystko zaczarowane i czy mają wszystkie runy, to jeszcze sprawdzę tak na szybciorku, czy na pewno, żeby tutaj nie walczyć bez sensu, nie? No bo wiadomo, że toś runy się przydają i to wszystko, ale widzę, że wszystko jest git. Dobra, lecimy dalej. Uświęconą tradycją szkołę magii, wiem, że na niego już mamy jakieś tam procenty i to wcale nie małe, także zobaczymy, czy się faktycznie uda, czy jednak nie. No tu już widzimy, że mu jakieś tam próby lepsze robimy, ponad połowa jest zbijana, 100 milionów, nawet 80 milionów teraz, no na niego popróbujemy. Jedyne, co mi się tak najbardziej rzuciło w oczy, to właśnie ta szkoła magii w mroku, że na nią mamy faktycznie tych procent sporo, także no może i by się udało ją pokonać. No lipa by była nie zrobić nic, wiadomo, w tych lochach, no ale mimo wszystko i tak jestem zdania, że powinniśmy tutaj popróbować. No na pewno na tego Marwa chcemy tam iść, na pewno tego Marwa chcemy sobie docisnąć, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie. No też jeżeli bym teraz zaczął wrzucać w HP, to wydaje mi się, że byłoby łatwiej z tym Marwem, bo obrażeń myślę, że mamy, chociaż nie, no nie wiem, czy obrażeń mamy na tyle, jak mu tam zostało 80 tysięcy. No ustać dwie próby na pewno możemy, nie? Tylko no mówię, no tutaj ta rózga ma ogromny rozrzut, także no trzeba by się po prostu skupić na tym, żeby w tej rózdze walnąć po prostu dwa hity z tego wysokiego rozrzutu i powinno być już po Marwie, nie? No ale 0,40% szans to też nie jest jakoś dużo, więc taką próbę możemy szukać i szukać tak naprawdę. No ale tutaj ten fałszywiusz Loczar tam 13 milionów, o ile dobrze widziałem, także taka próba fajna, no ale tu widzimy, że z nim raczej również problemy są. No to już jest trzeci mag, czyli zobaczcie, jakbyśmy byli berserkiem, to już trzy lochy mielibyśmy do przodu, a tutaj niestety jako już jesteśmy właśnie tym druidem, no to nie mamy za bardzo podejścia jeszcze do niego, tak mi się przynajmniej wydaje, że jeszcze są problemy z tym. No ale okej, powiedzmy jeszcze te 30 grzybów, znowu 32 miliony, no niestety niefortunnie, jeszcze 20 grzybków na niego wydamy, no jak się nie uda, to szkoda, to trudno. Wiem, że jeszcze na 13 piętro w broku mieliśmy trochę procent, więc też tam wbijemy, no ale to by było na tyle, nie? Jeżeli chodzi o te lochy, no kurde, liczyłem na coś więcej, nie ukrywam, myślałem, że ten 410 przynajmniej sobie level wbijemy, a tutaj się okazało, że nie ma wcale tak łatwo jeszcze. No ale to pokazuje, że te odcinki trochę takie nagrywane na siłę, no bo jednak mimo wszystko sami widzicie, dobra, spróbujemy tą hell, sami widzicie, że no już tutaj na każdej dosłownie postaci te lochy są strasznie zapchane. Jeszcze wejdziemy do tornada na koniec na pewno, żeby tam dopchać sobie ten ekwipunek, żeby mieć już full, no ale to i tak wiecie, że z tego tornada no ileż my pokonamy, tam praktycznie co chwilę dropi itemek, a 5 itemków i będziemy mieli zapchany ekwipunek, więc to też wcale nie jest tak kolorowo. No ale dobra, no na tą hell chyba też jeszcze nie ma podjazdu, to jest kolejny mag, więc znowu tutaj z nim problem. Dobra, czyli mamy pudla miniaturę, na który jest jakaś nadzieja, bo to jest wojownik. No i mamy tutaj Leandera, na którego również jest nadzieja, bo to również jest wojownik. Także okej, wiecie co? Level w sumie dobiliśmy, teraz sobie możemy dać jeszcze trochę tutaj w inteligencję statystyk. No i w zasadzie zmienimy sobie na tego wojownika i polecimy do tego Marwa. No bo już leveli tutaj, nawet jak tych dwóch pokonamy, to nie wbijemy kolejnego. Tutaj tego, a bo tu jest w ogóle Hades, a nie Zeus. Ja myślałem, że już tu mamy Zeusa, a my tu jeszcze mamy Hadesa. To dobra, to tego Hadesa można trochę poklikać. Ja myślałem, że to jest Zeus, to mówię, że nie ma podjazdu, a tutaj Hades, zwiadowca. To może jakbyśmy jakimiś unikami go zaskoczyli, to może i by się udało. Chyba w ostatnim odcinku
z tym Hadesem była bliska próba, nie wiem, jeżeli ktoś oglądał, to może napisać w komentarzu, jeżeli ktoś pamięta, ale no teraz wiadomo, no tutaj jeżeli by weszło dużo tych uników, to znowu by się udało coś ciekawego, no ale tu jednak większość prób to jest ponad połowa HP, także no nie jest wcale tak kolorowo, o tam jakaś bliższa próba. No to jest właśnie to, że jak gramy jakąś klasą z unikami, to tak naprawdę wszystko jest do zrobienia, tylko no 20 uników z rzędu to znowu nie jest takie proste, żeby taki ruch wykonać, powiedzmy, także no właśnie to jest ten problem, nie? Że jednak nie mamy wystarczająco szczęścia w tych próbach. No jakbym na niego wydał 3000 grzybów, to pewnie jakaś by się tam trafiła, gdzie byśmy te 20 uników zrobili z rzędu, ale chyba nie ma to sensu, nie? Wydamy jeszcze te 20 na niego, no i będziemy sobie lecieć dalej. Chyba nie ma to sensu ze względu na to, że no wydawać tyle grzybów na 3000 expa, no mija się to z celem, mówiąc delikatnie. Także okej, 2, 1, 0, no i dobra, cyk. No i dobra, no i mamy tego Marwa. Maszkaronika. Zobaczymy, jak to pójdzie. W ogóle nie wiem, macie jakiś pomysł na to, jaki może być w tym momencie legendarny lok? Bo to, że legendarny mamy. A my w masce wojownika go biliśmy. Boże, jakim ja jestem dzbanym najgorszym. My go teraz dopiero zauważyłem. W masce wojownika go biliśmy cały czas i ja się dziwię, czemu takie próby. A tu przecież my nie robiliśmy uników. Dobra, mój błąd, przecież. Mój błąd, dobra, nieważne. Macie w ogóle jakiś pomysł, jaki może być. O, tam 19 milionów, okej, czyli tu jest jakiś potencjał na ubicie go. Tam jeszcze wydaje mi się, że jeden unik więcej można by było go pokonać. Także dobra, o, no i dokładnie, i mamy to. Dobra, super. Czyli zmarnowałem jakieś, nie wiem, z 200 grzybów, żeby go bić tutaj. W ogóle nie, to możemy obejrzeć od razu właśnie w tej masce wojownika. Sorki, to zamuliłem się. Czy w ogóle macie jakiś pomysł na to? O, i teraz możecie policzyć też, ile uników. Ja tu już nie będę liczył, ale jak ktoś chce, to może napisać, ile uników musieliśmy zrobić, żeby tutaj tego Hadesa pokonać, bo na pewno nie mało, tak mi się wydaje. Co ciekawe, na tego Hadesa mieliśmy chyba 0% szans, tak jakby w ogóle nie było próby. A tutaj zobaczcie, no maska zwiadowcy, dosłownie chwilka i ten Hades został pokonany, także... Także no tutaj jest magia właśnie tych uników. No i dobra, czyli nam został jeszcze tylko Zeus. No i mam nadzieję, że tego Marwa również pokonamy, żeby on nam tutaj, okej, pokonany. O, 10 milionów klata, czyli znowu będzie do wiedźmy. Czyli już nam zostanie najprawdopodobniej tylko jeden przeciwnik w strefie świata, również tutaj na druidzie. Dobra, lecimy na tego Marwa. No i tak jak mówię, czy macie w ogóle jakiś pomysł? Bo tak jak wiemy, teraz na urodziny ma się pojawić kolejna edycja legendarnego lochu. Możecie napisać, jakie będą itemki, do czego będą nawiązywać. Ostatnio był Harry Potter, był też tam Hobbit, co tam jeszcze było, Władca Pierścieni chyba też był i chyba póki co były trzy, tak? Dobrze mówię? Poczekajcie, aha, tutaj nie ma licznika, raz, dwa, trzy, dokładnie, teraz były trzy. Więc możecie w sumie napisać, jak waszym zdaniem to będzie wyglądać, jaka teraz się edycja pojawi. No ja myślę o jakimś Marvelu, to by było w sumie ciekawe, ja bym był za tym, albo również byłbym za... Za czym jeszcze byłbym? Nie pamiętam w sumie. A, Star Warsy, nie? Star Warsy też wydaje mi się, że mogło to być ciekawe. Jakiś miecz świetny dla wojownika, coś takiego. Tam w Star Warsach chyba była taka kusza, co strzelała takim laserem. Już dawno nie oglądałem, więc nie pamiętam. Ale może też coś takiego było, więc również by to było ciekawe. Na przykład dla zwiadowcy jako broń. No coś by można pokombinować. Chociaż biorąc pod uwagę, jak to jest robione... To niestety, jeżeli na przykład mówimy o lochu z Harry'ego Pottera, na którego ja też bardzo, bardzo czekałem, no to niestety myślę, że ten loch Harry'ego Pottera nie miał wykorzystanego potencjału, tak jak mógł mieć właśnie wykorzystany, no bo w Harry'm Potterze, no nie oszukujmy się, dużo było rzeczy, które można było inaczej zrobić, no a nie wyglądało to jakoś tam super, bardziej te itemki takie średnie moim zdaniem z wyglądu, także no tak samo Star Warsy, jakieś nie wiem, Marvel czy coś, no mają naprawdę duży potencjał, ale może to nie być wykorzystany w fajny sposób. I tak spoko, żeby było, nie? Prędzej czy później wydaje mi się, że będą musieli do tego sięgnąć, no bo jak chcą robić mniej więcej chyba 3 lochy legendarne w rok, czy nawet 4, nie wiem w sumie, jak to teraz było. Teraz był tak, na Wielkanoc, na Boże Narodzenie i na Halloween chyba było, czyli nam zostają tak, urodziny, Wielkanoc, urodziny, Halloween i Boże Narodzenie, czyli chcą robić tak, na to wychodzi 4 legendarne lochy w roku, no to jednak prędzej czy później będą musieli zaczerpnąć jakieś tam, można powiedzieć... na jakiegoś tam, wiecie, z innych po prostu uniwersum i tak dalej, nie? Bo w końcu im się skończą pomysły, no i w końcu wiadomo, że już nie będą mieli czego wymyślić tak naprawdę, no ale zobaczymy, jak to pójdzie, także może możecie dać znać w komentarzu, czy macie jakiś pomysł, jak tutaj to w ogóle wygląda.
jeżeli chodzi o te wasze pomysły, nie? Na kolejny legendarny lock, z jakiego to może być uniwersum, z jakiego filmu czy czegokolwiek. Dobra, no klikamy tego Marva. Powiem wam szczerze, że no myślałem, że uda się go pokonać, że będzie to szybsze. No ale niestety, jak sami widzicie, no chyba jeszcze nie, no. O dobra, pokonany, dobra, całe szczęście, że zacząłem narzekać, bo przeważnie tak jest, że jak zaczynam narzekać, to wtedy pokonujemy. Mamy tu jakiś epik za 5 milionów, także niech on sobie na razie będzie. No i super, udało się pokonać, jestem strasznie ciekawy, jak ta walka wyglądała. Te to możemy oznaczać, bo to było podczas ostatniego odcinka. No i dobra, zobaczmy, jak tutaj z tym Marvem to wyglądało. No bardzo mocny kryt, no i dokładnie, dwa bardzo, bardzo mocne krytyki. My tutaj ustaliśmy, chyba jeden cios tu wystarczy, że ustamy, tak? Zobaczcie, tu za ponad pół HP, jeden hit. I tu prawie 25 milionów. Ja mówiłem, że tam dwa ciosy musimy ustać. No tu musimy jeden, a my musimy po prostu dwa zadać. O to mi chodziło. No ale gruncze pokonany. Fajna walka z magami. Lubię walki, bo są zawsze ciekawe. No i dobra, mamy to, czyli możemy zmienić znowu na maskę zwiadowcy. No i możemy sobie tutaj pójść do lochów. Zostały nam jeszcze tak. Tutaj jest Teros, 13 piętro i ewentualnie Tornado. No levela do 410 trochę nam brakuje. Jakbyśmy pokonali te lochy, to może byśmy mogli dobić Tornadem, no ale zobaczymy. Zaczynamy sobie od Leandera. No i zobaczmy, jak to tu będzie wyglądać. Leander to jest wojownik. No jeżeli jakieś uniki by tu podziałały, myślę, że wreszcie coś tam się zaczęło dziać w tym odcinku, już w drugiej połowie, bo Hadesa pokonaliśmy, pokonaliśmy tego Marva, więc wreszcie jakiś mały progresik. Tutaj Leandera też by się przydało pokonać. Maskę mam dobrą, bo już tutaj, żeby znowu się nie zapomnieć. No na masce wojownika tego typu przeciwników, no nie ma opcji na tym etapie pokonać. To jednak nie jest to, co uniki. Wiadomo, że z tymi blokami, nie dość, że są one dwa razy rzadsze, powiedzmy, bo na unik jest tam 50%, na blok jest 25%. No to jeszcze wiadomo, jak to z tym wojownikiem w lochach wygląda. Nie jest to wcale takie kolorowe. No ale okej, no zobaczmy, jak tutaj z tym Leanderem to nam pójdzie. No póki co jakieś próby takie, no niezbyt obiecujące, powiedzmy. Rzadko kiedy mu schodzimy w ogóle poniżej połowy HP. No tu Leander jest tym wojownikiem, który ma no nie za dużo HP, ale za to bardzo mocno nas bije, jak zresztą każdy wojownik w tym 13 piętrze, co ja już powtarzam wielokrotnie. No ale okej, zobaczmy, jak to tu pójdzie. Jeszcze może na niego wydamy, powiedzmy, no do 3300 grzybów, powiedzmy, że coś takiego. Później sobie pójdziemy na ten Nesteros i później na koniec może jeszcze Tornado, ile tam nam zostanie miejsca w ekwipunku. No i tak naprawdę zakończymy. No na tego Landera wiem, że też miałem. Chyba to był w ogóle drugi po szkole magii loch, jeżeli chodzi o strefę mroku, na którą miałem największe procenty. No ale jak widzieliśmy, szkoła magii niestety nie padła, więc i tutaj z tym Landerem wcale to może nie być takie proste. O ile szkołę magii jeszcze rozumiem, dlatego że szkoła magii no to jest mag, więc tutaj tam muszą wejść czyste obrażenia. Tak no tutaj jakby te jakieś uniki nam powchodziły, to może i wysiadło, no ale zobaczcie, no ciężko, nie? Ciężko. No tutaj na tym druidzie no musimy zdecydowanie do legendarnego lochu już na pewno odcinek z druida się nie pojawi i chyba w ogóle z żadnej klasy się nie pojawią za bardzo odcinki, no bo wszystko już mamy strasznie dopchane, na legendarnym lochu się wzmocnimy, nowe itemki, większe statystyki i tak dalej. I myślę, że wtedy będziemy mogli coś podziałać i znowu się jakieś odcinki popojawiają. Na pewno z maga się teraz będzie pojawiał, bo na tym magu no będziemy mieli co chwilę coś do roboty. Tam już się zbliżamy do 300 levela, więc myślę, że z niego będziemy mogli ponagrywać. No i na pewno to jakieś serie tam ciekawostkowe i tego typu, nie? Żeby wiadomo, jakoś tam pozapychać te dziury. No bo niestety, no widzicie, no 6 kąt, ale na żadnym progresiku fajnego zrobić nie możemy. Dobra, jeszcze 50 grzybków na niego, nie chcę to jakoś bardzo przedłużać. Widzę, że już odcinek ma ponad 20 minut. No ale okej, no lżący łgarz Leander niestety stawia tutaj dość duży opór. Jak tu w ogóle walki wyglądają, to wam mogę zaprezentować. No ten barbar coś tam od niego ustoi, powiedzmy, że ze 3 hity by ustał, gdyby to nie były krytyki. No maguś fajny kryt, ale on jest raczej na hita rozwalany. No tutaj Kunegunda również na jednego krytyka. Także no tutaj uniki muszą na pewno podziałać, no ale tu za dużo nie zrobili. No i teraz my, ale no my, no tak samo, no na kryta schodzimy. No on bardzo dużo bije, nie? Jak usiądzie jeszcze krytyk, to on potrafi zwanshotować tutaj każdego z nas. Więc tutaj się pojawia problem, nie? Że tutaj tych uników naprawdę dużo trzeba by wykonać. I w naszym wypadku, i w wypadku Kunegundy, żeby się to jakoś złączyło w taką fajną próbę i żeby poszło. No ale niestety nie uda się. No ale dobra, idziemy teraz do Esterosu. Wydamy gdzieś, myślę, podobną ilość grzybów. W Esterosie mamy pudla miniatura. Jest to wojownik, który już nie bije wcale aż tak mocno jak Leander.
Także tutaj to są jeszcze te lochy, nazwijmy to stare, bo Esteros wiadomo, że jest tym lochem, który już od dawna jest w grze. Także no tutaj jest jakaś, powiedzmy, nadzieja, że się uda go pokonać. Po pudlu miniaturze mamy Górołaza, więc tego Górołaza no raczej nie przepchniemy. To jest o wiele silniejszy wojownik niż właśnie ten pudel, no ale tego pudla myślę, że jakaś tam nadzieja, jakaś tam, jakiś tam potencjał na ubicie go jest, no ale to jeszcze zobaczymy, jak to pójdzie. No póki co, no z 550 milionów schodzimy mu nieraz do 200. Do 180 tam widziałem, także no tego, o, tam w ogóle jakaś bliska próba, taka bardzo, bardzo bliska nawet, więc okej, jest jakiś potencjał, powiedzmy do 3000 grzybów go tu poklikamy, uda się to się uda, nie uda się to szkoda, polecimy do tornada, zakończymy odcinek, no i tak to będzie wyglądać. No jakby nie patrzeć, dwa lochy pokonane, co prawda w strefie światła, ale to git, został nam tylko i wyłącznie Zeus, z tym Zeusem się jeszcze będziemy musieli pomęczyć, to jakby nie uległo wątpliwości, że jednak z nim będzie jeszcze problem. No ale mimo wszystko dzięki temu się zbliżyliśmy do zamknięcia tej strefy światła, więc coś tam jakoś to idzie. No mówię, no to tornado na pewno by nam dało dużo, dużo byśmy pokonali, dużo statystyk by też padło z itemków. No ale niestety z tym tornadem non stop jest problem z tym miejscem. Fajnie jakby był event znowu z tą wiedźmą, która przyjmuje wszystko. Myślę, że już nawet byśmy mogli się tutaj pokusić o zamykanie tornada powolutku. No ale niestety tego eventu z tą wiedźmą raczej oni to będą dawać rzadko, nie? Wydaje mi się, że raz, może dwa razy do roku ten event będzie, więc no jeszcze na niego poczekamy, raczej szybciej tutaj to tornado zamkniemy w sposób normalny, nazwijmy to naturalny, aniżeli właśnie zamkniemy tutaj w przypadku tego eventu, nie? Bo, no bo wiadomo, on coś mi się tak wydaje, że ten event może, o dobra, pokonany, super, coś mi się wydaje, że ten event może być nawet jakoś tam na Andrzejki, nie? Nie wiem dokładnie, kiedy są Andrzejki, ale wydaje mi się, że wtedy, wiadomo, event z wiedźmą, Andrzejki, coś takiego, mogą na to rzucić właśnie ten evencik, no ale to są tylko takie moje domysły i przypuszczenia. Dobra, no Barbar nie zrobił tu za wiele, tutaj jeżeli chodzi o Magusia, no walnął dwa porządne krytyki, więc spoko. Tutaj Kunegunda, zobaczmy, jak to wyglądało z jej strony. No, Kunegunda też coś tam zbiła, około 100 milionów chyba, o ile się nie mylę. No i my mieliśmy do zbicia, zobaczcie, 300 milionów ponad HP, no ale tutaj krytyki, no, kosmiczne. 50 milionów tu widzimy, tu jakieś niecałe 8 znowu. No, rozrzut jest duży tych naszych obrażeń, ale tutaj patrzcie, no właśnie o tym mówię, że tych uników również bardzo dużo tutaj robimy, no i my już zbiliśmy 150 milionów, a on nas nawet jeszcze nie drasnął, no i patrzcie, cyk, tutaj kolejny unik, znowu krytyk, okej, czyli po prostu no 300 milionów HP, a on nam nie zbił wcale i właśnie na tym polega ta magia druida w masce zwiadowcy, znaczy generalnie magia klasy, która unika, że no różnie to może się wydarzyć, może być na przykład taka walka jak teraz, gdzie nawet właśnie ten tutaj pudel nas nie drasnął, no nie? Dobra, lecimy w tego Górołaza, tutaj możemy te 70 grzybów na niego wydać, ale raczej to jeszcze nie jest do zrobienia. To jest również wojownik, ale on jest o wiele silniejszy od tego poprzedniego, więc tutaj chyba jeszcze podejścia nie ma, no chyba że znowu tych uników wykonamy ogromną ilość. Możecie policzyć, ciekawości, ile uników zrobiliśmy właśnie z pudlem miniaturą, ile uników zrobiliśmy z Hadesem, bo tam też była ta fajna ilość, i napisać, jeżeli oczywiście się komuś chce. Tutaj z Górołazem, no to już nawet wam o tym nie mówię, bo raczej go nie pokonamy. To jest takie na próbę, żeby te 30 grzybów jakby tam jakoś szczęście się do nas uśmiechnęło. No i polecimy sobie jeszcze do tornada, zobaczymy, czy w ogóle jesteśmy w stanie tym tornadem level dobić. No musielibyśmy no naprawdę dużo tych tornad porobić, także wydaje mi się, że nie, ale okej, polecimy tutaj do niego. Mamy obrzydliwego ożywieńca, który jest wojownikiem również. Tam były w ogóle te toperze swoją drogą, na tych toperzach też się blokowaliśmy. No i zobaczcie, no każdy nam dał itemek, więc jeszcze podejrzewam, że jeden dokładnie i już będziemy mieli zapchany ekwipunek. Tutaj mamy za 6 milionów, to możemy w sumie sprzedać. No i kurde, tak się zastanawiam, czy ja nie chcę tutaj levela dobijać, żeby chociaż jeszcze jakiś progresik zrobić. No może jeszcze poklikamy trochę, zobaczymy, jak to pójdzie. Znowu mamy zapchany ekwipunek, to możemy dać do kociołka. To niecałe 8 milionów, no to jest strata golda. To jest moja głupota, ale może ten 410 byśmy sobie dobili, żeby tam wam chociaż jakoś, no żeby jakiś odcinek był ciekawszy po prostu, nie? Tutaj mamy za 3, tu mamy za dyszkę, w sumie to nawet możemy jeszcze ewentualnie porozmontowywać sobie w sumie tych kilka epików, nie? Bo i tak zaraz będzie znowu weekend epicki. Zamiast sprzedawać te itemy, które nam dadzą golda, to my tu możemy zmienić wyglądy na takie, które nam dają najwięcej tych. Wiadomo, że to było do kibla i tak dalej, ale tu dzięki temu sobie troszeczkę miejsca zwolnimy. Tutaj cyk, no i dobra, rozmontowań już nie mamy żadnych. Mamy tu oczywiście epików jeszcze bardzo dużo, więc do następnego weekendu nam starczą, także z tym nie ma problemu. Zrobiliśmy od razu misję dnia. No i dobra, lecimy do tego
tutaj tornadka i myślę, że teraz już powinniśmy na spokojnie ten 410 level dobić, chociaż tutaj mamy wojownika, czyli jakaś blokada, no ale z nim nie ma problemu, dobra, no i tutaj zobaczcie, wojownik pokonany i od razu jakaś tam seria nam padła, kolejny padł, znowu nie ma miejsca, tu widzę, że nam poleciało cyk, tu tam w ogóle, o, zobaczcie, poleciała nam rózga za 10 milionów, czyli ją raczej oddamy do tego, do wiedźmy, jak będzie chciała, plus 23 średnie, czyli sporo, no ale rozrzut nie jest jakiś wybitnie, 55% runa, nam tu w ogóle jeszcze brakuje u wojownika, dokładnie runki 60%, nie może nam polecieć, ciągle nam lecą jakieś blisko, no ale on ma cały czas 59, więc będę mu szukał tej 60, no ale okej, no tutaj jeżeli o to chodzi, to za piątkę możemy sprzedać, zobaczcie, no zrobiłem miejsca i tak jeszcze musimy sprzedawać, ale dobra, ile nam brakuje, no tu moja szybka matematyka mówi mi, że jeszcze 4 przeciwników chyba musimy pokonać, albo nie, no 4 na pewno, także zobaczymy, jak to pójdzie. Tutaj kolejny, tu nam na szczęście poleciał wisiorek, więc możemy go rozmontować, w sensie oddać do wiedźmy. Tu jakiś ten za 3, to również bez problemu. No i dobra, ile jeszcze? No jeszcze, a nie, to nawet jeszcze 3, no dobrze, to dobrze mówiłem, dobra, nieważne. Tam jakiś znowu nam pierścionek, jakieś rękawice, znowu tu zadyszkę, kurde, no to niedobrze. Tu mamy zadyszkę, dobra, to mogę oddać do kociołka, tak już niechętnie, no ale niech będzie. No i okej, lecimy dalej, tu mamy wykijadło, no i dobra, i 410 level wbity, kogo mamy kolejnego, nie wiem, tu mamy znowu klatę zadyszkę, no tu wiadomo, że miejsca będę sobie musiał zrobić. No dobra, to sprzedamy to, powiedzmy niech to będzie tak, będę miał jedno miejsce i kogo my teraz mamy? Teraz mamy zwiadowcę, dobra, to ten zwiadowca pewnie szybko padnie, ale level dobity, więc myślę, że nie ma już totalnie sensu tego klikać. Jakiś odcinek sobie tylko i wyłącznie z tornado zrobimy i tak sporo tych epików zmarnowałem. Dobra, to by było na tyle, ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. No teraz się tabela prezentuje tak, Sonic cały czas tutaj w levelu jest do przodu, ale tak jak mówię, on jeszcze idzie na expa. My już tutaj od 21 kwietnia, czyli już półtora miesiąca chyba. Tak, no mniej więcej półtora miesiąca już idziemy non-stop na golda, więc tak to po prostu wygląda. No i tutaj jeszcze jeżeli chodzi o levele, to Sasek ma 408. Sasek z tego co wiem będzie cały czas szedł na expa i sobie zapisywał lochy. Nawet ma tu napisane, że wstrzymane, więc on pewnie jeżeli dotrwa, to jako pierwszy wbije 500 poziom. Tutaj mamy jeszcze Zedę, widzę, że Mentos bił 400 plus Kowalik, Zebo. Także no póki co już na tym serwerze powolutku te 400 plus są wbijane. Jako gildy jesteśmy cały czas top 2. Przegraliśmy chyba ostatnie 3 czy 4 walki. Jedną przegraliśmy tak mocno, pamiętam, że strasznie dostaliśmy po tyłku, ale chyba 2 albo 3 przegraliśmy tak, że ostatniemu w Redemptions, czyli Saskowi bodajże, zostało tam, nie wiem, dosłownie był na hita, ale niestety Sonic nie dał rady dać tego hita, bo Sasek odpalił furię, no i go zmiódł, więc no niestety pech był, ale chyba ostatnią walkę tak strasznie dostaliśmy po tyłku. Twierdzę to jakoś bardzo nieważne, w pupilach jesteśmy na pierwszej pozycji, chociaż wczoraj widziałem, że przewagę 600 czci, teraz już mam tylko 150, ale mniejsza z tym, no i podziemia również niezbyt istotne, także tak to po prostu na tym druidzie w tym momencie wygląda. Dobra, to by było na tyle, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał, jeżeli tak to pamiętajcie o zostawieniu tego kciuka w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów, wbijajcie na Twitcha, zostawiajcie followka, bo niedługo chyba planuję wrócić z live'ikami, powolutku zrobiłem sobie taką dość długą przerwę, ale myślę, że wracamy niedługo i chyba tyle, także ja wam raz jeszcze dziękuję za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!